Z tego, co udało nam się ustalić, od 28 marca komisariat policji w Szklarskiej Porębie pozostaje zamknięty do odwołania. Potwierdziła to podinspektor Edyta Bagrowska, rzecznik komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze. Z uwagi na kontakt jednego z funkcjonariuszy z osobą zarażoną koronawirusem. W związku z tą sytuacją trzech funkcjonariuszy zostało odizolowanych do czasu uzyskania wyników oraz dalszych decyzji w tej sprawie. To nie oznacza, że w mieście pod Szrynicą brakuje patroli policji. Mimo, że komisariat został zamknięty, to jego rejon nie został bez patroli. Są one tam kierowane z innych komisariatów i z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Korespondencję, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy wykroczenia należy przesłać pocztą na adres Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, ulica Nowowiejska 43 lub pocztą elektroniczną na adres oficer.prasowy@jelenia-gora.wr.policja.gov.pl. Zgłoszenia wymagające pilnej interwencji policji należy kierować pod numer alarmowy 112. W dobie panującej epidemii jeleniogórscy policjanci przypominają o bezpłatnym dostępie do przygotowanej kilka lat temu aplikacji Moja Komenda. Pozwala ona między innymi na szybsze znalezienie podstawowych informacji, takich jak adres najbliższego komisariatu czy kontakt telefoniczny z dzielnicowym z danego rejonu służbowego. Najbardziej bulwersujący jest fakt, że do dzisiaj nie przyszły jeszcze wyniki laboratoryjne funkcjonariuszy, mimo że próbki zostały wysłane w minioną sobotę.